Ten weekend Weronika Smaczyńska będzie miała okazję wystąpić w Igrzyskach Europejskich. No jest to naprawdę duża impreza, organizowana cyklicznie. No, w tym roku w Polsce 3000 zawodników z 55 krajów z Europy zjedzie się już od jutra do Krakowa, gdzie w 29 dyscyplinach będą rywalizować o najważniejsze trofea, o medale. Jeśli chodzi o same sporty walki, to Muay Thai, Taekwondo, Sumo, Judo, to te cztery dyscypliny i boks. Piątą jest dyscypliną. Niestety nie ma zapasów. Dziwimy się bardzo, no zapomniano o naszym antycznym sporcie, nie wiem czy specjalnie czy nie, ale no tutaj brakuje, trochę w Polsce tutaj byli niezadowoleni organizatorzy, no ale trudno, rywalizujemy w sumo to co tutaj w naszych klubach trenujemy, cieszymy się bardzo, że będziemy mieli reprezentantkę na tak wielkie zawody. Trener mnie wytypował jako zawodniczkę kadry, która pojedzie na 73 kilo walczyć. Byłam na trzech obozach kadry. Odbyły się one w Krotoszynie, trenowaliśmy na glinianym dojo, które no jest inne niż materace, takie jak mamy zawsze, więc to było na pewno przygotowanie pod kwestii, jak, na czym będziemy walczyli. Myślę, że zrobiła to, co chciałem, czyli trzy zgrupowania reprezentacji Polski, ostatnie konsultacje. Bardzo dużo im dało tam na miejscu trenowanie w glinianym dojo. Nie tylko na macie trenowali, ale już w tym specjalnym, takim klasycznym, antycznym dojo, a to jest duże doświadczenie. Wcześniej nie miała z tym styczności, a teraz jako członek kadry narodowej, już tej pierwszej seniorów młodzieżowej, no ma okazję trenować na tym najważniejszym dojo, bo oprócz tej wielkiej imprezy, no ma w zanadrzu kolejną wielką w listopadzie Mistrzostwa Świata w Japonii. Sumo zaczęłam trenować tak samo jak zapasy, czyli 7 lat temu. Od tych 7 lat praktycznie nie schodzę z podium i w zapasach i w sumo. To jest taka sama ranga zawodów, czy to Mistrzostwa Europy w zapasach czy w sumo, to jest ta sama ranga, więc cieszą mnie tak samo. Miałam 2 razy medal na Mistrzostwach Europy, więc myślę, że już trochę pozasmakowałam tego. Jest dosyć w sumie widowiskowym bardzo sportem, bo walki są krótkie, czytelne, widz lubi wysokie rzuty, przyjeżdża sporo zawodników z zapasów, z judo, trenujących sumo, inne też sporty walki i naprawdę przebieg tych zawodów jest szybki, walczy się zarówno indywidualnie, drużynowo i w kategorii open bez podziału na kategorie. To jest czasem naprawdę wielka, piękna zabawa. Zawodnik z kategorii 60 wygrywa zawodnikami 90-100 kg. Nietypowy bardzo, ale wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo atrakcyjny, bo ma dużą charakterystykę. No jednak jak zobaczymy kogoś w pasie, to od razu zobaczymy, że to jest sumita. Nie pomylimy tego z niczym innym. Szczególnie Ukrainki, Węgierki są bardzo trudne do przeskoczenia. Trzeba naprawdę dużo trenować, żeby dorównać im. Każdy chce mieć medal i będziemy o to walczyły łeb w łeb z dziewczynami. Myślę, że są przygotowani do tego od najmłodszych lat. Jeżdżą na zawody w grupie dzieci, w grupie młodzików, kadetów, juniorów. No i myślę, że to doświadczenie z każdej imprezy napędza ich jednak. Oczywiście porażki bolą ich, tak jak każdego. Staramy się wyciągać wnioski. No, przychodzą teraz wakacje, no nie jedziemy na kolonie, tylko trenujemy na 3-4 zgrupowaniach. One są zróżnicowane, są w hali, są w górach, są nad jeziorami. No i dzięki temu ten hart ducha i doświadczenie z zawodów, tak jak tutaj organizujemy, powiatowe, ogólnopolskie, mistrzowskie w różnych dyscyplinach, czy to sumo, czy zapasy, no przynosi się na te doświadczenie w zawodach krajowych i zagranicznych. Zawody odbędą się w sobotę, 24 czerwca w Kluczach i mam nadzieję, że cały powiat dzierżyniowski będzie trzymał za mnie kciuki.